należy ustalić kompetencje doradców. Ten ostateczny dokument, zredagowany przez dwóch ekspertów związku, został zredagowany szybciutko i przedstawiony jak bomba właściwie tym nieprzygotowanym do tego negocjatorom. Mam pretensje trochę do naszych ekspertów. Mam głęboki szacunek dla panów, ale wczoraj nie stanęliście, drodzy panowie, na wysokości zadania. Z punktu widzenia demokracji związkowej jest niedopuszczalne, żeby eksperci przy pomocy, no niestety trzeba to nazwać manipulacją, zorientowałem się, że misją doradców, że ich misją jest nie dopuścić do strajku za wszelką cenę. Za cenę postulatów, za cenę nawet związku. To jest to samo, co później obrazło Solidarność. Się okazało, że nagle są doradcy, różni dziwni ludzie, którzy mają tytuł do chwały, bo oni mają szczególne zasługi. Później jak są ich biografii, urodzili się i działali w Solidarności. Powstała Solidarność, robotnicy założyli tą Solidarność, powstał pewien komitet organizacyjny, a potem naraz się wokół Solidarności pojawiły pewne osoby. Różne typu pan Mazowiecki, pan Geremek i jeszcze mnóstwo innych. Stąd właśnie ci doradcy w Solidarności się wzięli? Bardzo chętnie odpowiem. Znaczy najpierw przyjechał Pyka do stoczni i próbował rozmawiać z przedstawicielami poszczególnych zakładów pracy poza MKS-em. Okazuje się, że kiedy był Pyka, to też był Jagielski w Gdańsku i spotkał się 22 sierpnia, spotkał się w nocy w willi w Sopocie z przedstawicielem MKZ-u, czyli agentem, tajnym współpracownikiem Florianem Wiśniewskim, który był kolegą Wałęsy, nigdy nie pracował w stoczni. Jagielski w obecności Wiśniewskiego dzwoni do Warszawy, żeby załatwić doradców dla stoczniowców. On im gwarantuje miejsce w hotelu i przelot samolotem. I następnego dnia zjawiają się u nas doradcy, to znaczy jeszcze nie doradcy, zjawia się Mazowiecki, ja nie wiedziałam kto to jest. Przyniósł nam poparcie 64 intelektualistów, oczywiście z Geremkiem. I Borusewicz do mnie mówi, pani Aniu, powinniśmy mieć doradcę. A po co nam doradcy, pytam, mamy 21 postulaty, rozmowa będzie krótka. No tak, ale to dyplomaci przyjeżdżają, a my się nie znamy na dyplomacji. Ja mówię, jeśli tak pan uważa, to kogo pan proponuje na doradcę? No właśnie Mazowieckiego. Czyli KORP działał już to wspólnie z rządem. Podesłali nam poparcie i tak powstaje grono doradców. Ja mówię, ale jeżeli już mają być doradcy, to powinien być Lech Kaczyński, który bardzo mnie pomagał w ostatnim czasie, jak mnie stosowano różnego rodzaju doradcy. On mnie pouczał, on mi pisał pisma. Wtedy razem z komisją rządową ci doradcy po skończonych obradach wyjeżdżali do hotelu Hewelusz i tam wspólnie mieszkali. Ja nie omieszkałam zapytać, czyli zwrócić się do pana Mazowieckiego, zapytać, co wy robiliście w nocy tam? Spaliście? Czy wspólnie naradzaliście z komisją rządową, jak nam łamać kręgosłup? Ktoś z nas powiedział, pan jest doradcą, tam za ścianą jest wolny pokój i proszę wyjść stąd. Jak my sobie nie poradzimy, to pana poprosimy. Nie wyszedł i nie można było się ich pozbyć. To oni się pozbywali nas. Proszę mi powiedzieć, kto z państwa wie, kto to jest Tadeusz Mazowiecki? Człowiek 20-lecia według Gazety Wyborczej, prawda? Jak teraz wychodzą na jaw rzeczy, które no, dla tych, którzy się interesowali, były znane, to dla większości ludzi są szokujące. Jest to utrwalacz władzy ludowej. Ale przecież to jest bojówkarz z najgorszej epoki Paksu. Człowiek z samej wierchuszki Paksu. Naczelny redaktor wrocławskiego tygodnika Katolików, gdzie takiej nazwy w ogóle ten człowiek nie powinien używać. Gdzie on z Kościołem jawnie i bezpośrednio walczył, pluł i kłamał. I to nie jest tylko sprawa biskupa Kaczmarka i innych księży, kurii kieleckich. To jest cały ciąg zdarzeń, przez ta publikacja, którą Sławek Chęckiewicz ujawnił z 1952 roku, że Tadeusz Mazowiecki domaga się do sprawy z opozycją w kraju, czyli z żołnierzami wyklętymi i z emigracją
niepodległościową emigracją, która jest, istnieje i gruździ, jak oni wtedy mówili. I on później zdziwiony, że te rzeczy wychodzą na jaw i jego towarzystwo, jego otoczenie zniesmaczone, jak on to nazywa. Jak takiemu człowiekowi można coś takiego zrobić? A ja się pytam, jak takiemu człowiekowi można było dać premierostwo w 1989 roku? Co się stało? Podobno pierwszy demokratyczny, niekomunistyczny rząd. Wicepremier, jego zastępca, pierwszy, ważniejszy od premiera, to jest generał Czesław Kiszczak. Minister spraw wewnętrznych to jest generał Czesław Kiszczak. Minister obrony narodowej to jest generał Florian Siwicki. Ówczesny prezydent to jest Wojciech Jaruzelski. Gdzie tu jest ta demokratyczna zmiana? I na czym to polegało? UB, informacja wojskowa, czyli wówczas WSW, palą swoje dokumenty przez całą epokę Mazowieckiego. Kto to jest? Skąd się wziął? Co robił podczas wojny? Co robił po wojnie? Czytamy dzisiaj jego krótkie notki biograficzne. Urodził się, następnie działał przy Solidarności, bo nawet nie w Solidarności, przy. A przedtem, co robił podczas wojny? Znalazłem, ukrywał się. Co ludzie w jego wieku robili w konspiracji? Działali, a on się ukrywał. Co robił po wojnie? Ludzie albo konspirowali, albo biernie byli antykomunistami, bo system był narzucony, obcy. Gdzie był Tadeusz Mazowiecki? Po 1956 roku twierdzi się, że on się zdemokratyzował, nawrócił, naprawił, już nie był stalinistą. Co robił? Przez 10 lat był posłem PRL-owskim i ten człowiek z mów sejmowych, tamtego sejmu, wygłaszał różne przemówienia, które są w protokołach. Warto to wyciągnąć, warto przypominać. Socjalizm jest ustrojem naszej przyszłości. Szkoła Polski Ludowej ma wychowywać socjalistycznego obywatela. Okazało się, że to jest bluźnierstwo przytoczyć dokument, przytoczyć jakieś fakty z biografii Bronisława Geremka. Chodzi o dokument Stasi, prawda, który dotyczy tej rozmowy Geremka z Cioskiem. Bronisław Geremek, prawda, był przez 20 lat członkiem partii komunistycznej w takim najkrótniejszym okresie, po stalinowskim, prawda? Tak, i przemawiał po śmierci Stalina, zakończył życie, dla mnie straciło sens. Co mam czynić? I jeden z obecnych wykrzyknął powieść. Natychmiast go wyzwał. A nie ma do tej pory spisanej biografii. Taki niezwykły, taki skarb, jak pani Madeleine Albright to powiedziała, że Bronisław Geremek to skarb prawdziwy. I nie ma do tej pory książki, która nosiłaby tytuł Bronisław Geremek, biografia. Nie ma takiej książki. To właśnie jest ten syndrom post-PRL-owski, post-sowiecki, że rządzą nami i decydują, o życiu i śmierci decydują, a w każdym razie o samopoczuciu kondycji materialnej naszej decydują ludzie bez biografii. Rzeczywiście, jakby się za tę biografię zabrać, to ona by głupio wyglądała, bo przecież to naprawdę głupio dla każdego w miarę obeznanego ze swoją historią Polaka, to jest taki głupio zastanawiający fakt, że Bronisław Geremek był stypendystą w Nowym Jorku w pierwszej połowie lat 50. Na przełomie lat 50. i 60. jako aparatczyk partyjny został przez władzę ludową wydelegowany do Paryża, żeby tam na placówce kulturalnej, dyplomatycznej, PRL-owskiej, robił nie wiadomo co, tak? Niektórzy mówią, że był od kontaktów z komunistycznymi partiami w Europie Zachodniej i że to on był tym mitycznym, legendarnym i profesorem, który miał jakieś kontakty z lewakami, przyszłymi terrorystami we Włoszech. No i zaiste musiał to być ktoś nadzwyczajny, skoro w tym samym 80 roku jest po raz nie wiem który na stypendium w Waszyngtonie, także na przykład generał Równe, amerykański negocjator w negocjacjach rozbrojeniowych z Sowietami. On też był na tym stypendium, tam spotkał w tym samym gabineciku, spotkał wtedy Bronisława Geremka i mówi, a tam w Polsce, wiesz, jakieś ciekawe rzeczy zachodzą, czy ty tym nie interesujesz się, Bronisław? A Bronisław na to, cytuję relację generała Równego, Bronisław mówi, ja zajmuję się tutaj historią, jestem na stypendium. I jakiś czas później Bronisław Geremek jest człowiekiem, dla którego władza ludowa w Warszawie podstawia samolot na lotnisko Okęcie, nie dla jednego Geremka, tam jest też Tadeusz Mazowiecki i tuzin innych mądrych głów, których władza ludowa potrzebuje wyekspediować do Gdańska,
po to, żeby tam zostali doradcami tego, co jeszcze nie jest Solidarnością. Jeszcze nie ma żadnej Solidarności, jest po prostu strajk. Więc żeby wyperswadowali nierozsądnym robotnikom ich niemożliwe do spełnienia postulaty. Tak? Nie ma komunikacji z Gdańskiem, nie ma połączeń telefonicznych z Gdańskiem. A oni lecą samolotem, który podstawia, no kto? No Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Mamy mit okrągłego stołu, prawda, przekazania władzy, że dobrzy komuniści przekazali dobrej opozycji, dobry pokojowy sposób władzę. I nic się w sumie nie stało, Polacy nic się nie stało, cieszcie się, bawcie, bo jest w Polsce dobrze. Gdy zaczynamy ujawniać w kulisy tego wszystkiego, jak to się stało, kto z kim się porozumiał, nad kim, czyli ponad naszymi głowami i naszym kosztem, jak to się stało, że majątek narodowy stał się majątkiem prywatnym, że osoby, które organizowały tu aparat terroru, które mają krew na rękach, są ludźmi honoru, nikogo nie można skazać, postawić przed sądem, bo przecież, no jak można, to jest zoologiczny antykomunizm. Podałem tu przykład człowieka honoru Czesława Kiszczaka. Pan Zbigniew Kucharski z Poznania, jako młody człowiek wsiadany do Ludowego Wojska, chciał się ożenić z dziewczyną, którą znał ze swojej wsi. Chciał oczywiście wziąć ślub kościelny, ale wojsku nie było wolno. Postanowił ten zakaz ominąć. I donosiciele donieśli, tam gdzie się donosiło, że człowiek mu duże zagląda na plebanię. Podejrzany. Przyjechała ekipa Urzędu Bezpieczeństwa, został wylegitymowany, sprawdzony, wypytany, co tu robi, jakie jest sprawy. On się oczywiście szczerze przyznał, przecież niczego nie zrobił. Został aresztowany. Przeszedł okrutne śledztwo. Został zmaltretowany. A on napisał coś takiego. Zawieźli mnie do sztabu 18. Dywizji Piechoty w Ełku, gdzie szefem informacji był ówczesny kapitan Czesław Kiszczak. Gdy go postawili przed jego obliczem, Kiszczak na niego spojrzał i mówi, powiedział tylko dwa słowa, które zapamiętam do końca życia. Na kafelki. Wiecie, co to na kafelki? Chodziło to o takim pomieszczeniu, gdzie krew będzie bryzgała na ściany, ale będzie można zmyć. I człowiek jadł z miski, jak pies z podłogi, bo miał palce wszystkie wyłamane, więc musiał jeść należąco. Generał Kiszczak, który według Adama Michnika jest człowiekiem honoru, twierdził wielokrotnie publicznie, że on w informacji wojskowej nikomu nic złego nie zrobił. To nigdy nie był oficer Wojska Polskiego. On od początku do końca służył w informacji wojskowej, bodajże od 1946 roku. Nigdy nie był w normalnym wojsku. Nigdy. Był agentem wywiadu PRL-owskiego w Londynie, w ambasadzie polskiej, znaczy PRL w Londynie. Wiecie, na jakim stanowisku był zatrudniony? Zastępca dozorcy. W liście odgarnia, prawda? On nie wie o żadnych zbrodniach. On nie wie, że było referendum sfałszowane, że były wybory w 1947 roku sfałszowane. On o tym nie słyszał. On się dowiedział po 1989 roku. To ja mogłem o tym wiedzieć od dziecka, a on, będąc na najwyższych stanowiskach, nie wiedział nic. Kiszczak ma swoje własne archiwum na przykład, dlatego ci ludzie są tak silni i bezkarni między innymi, prawda? Bo oni po prostu mają fitę. Oni mają fitę na tą tak zwaną opozycję, z którą rozmawiali przy okrągłym stole. I nic nie można zrobić. Dlatego też nie można osądzić Jaruzelskiego. Dochodzę też do wniosku, niestety, że przy okrągłym stole siedziała jedna strona tylko, że nie było żadnych dwóch. Bardzo trudno jest rozróżnić z dzisiejszej perspektywy stronę partyjno-rządową, czy jakoś tak, i solidarnościową. Prawda? Okazuje się, że coraz bardziej, że to są ludzie z jednej bajki właściwie. Prawda? Że sami sobą zasiedli do tego stołu, różne nurty, prawda, ówczesnej władzy.